dzisiaj nagrywam drugą część przejazdu jadąc z Katowic do Dąbrowy Górniczej, a tak naprawdę takim miejscem docelowym niech będzie okolica Sosnowieckiego Makro przy drodze krajowej numer 94. Możecie w trakcie nagrania również oglądać sobie tutaj podgląd z rzutu z nawigacji, bo specjalnie sobie włączyłem nawigację, aby mieć realny czas przejazdu. Czas przejazdu jest ustawiony na nawigacji w okolice Makro, czyli okolica tego najnowszego, że tak to nazwę, węzła drogowego w Sosnowcu, czyli węzeł Makro, droga krajowa 94, a ulica Długosz. Jak widzimy, ten czas na tą chwilę to jest 12 minut. Podczas gdy jadąc przez miasto, jadąc przez Sosnowiec, jechałem 14 minut. Do tego jeszcze tam chwila jakiegoś podsumowania, więc niech będzie te 14 minut, bo tyle mniej więcej tamten filmik trwał. Więc jeżeli jadąc obwodnicą, czyli drogami, które taką rolę powinny pełnić, bo mówię o tym po raz kolejny, droga krajowa numer 94 wraz z drogą 86, również później wraz z jedynką, to jest właśnie taka, można powiedzieć, obwodnica dla Sosnowca, Dąbrowy, Będzina. Tutaj tych dróg, które możemy obwodnicami nazywać, w regionie mamy dużo. Więc jeżeli przez miasto dany odcinek jadę szybciej aniżeli ową obwodnicą, no to no właśnie, ta cisza niech będzie wymowna, niech to będzie tak jak te słynne 9 sekund Lewandowskiego po jednym z meczów za kadencji trenera Brzęczka. Już mamy tak naprawdę czerwono. Teoretycznie 10 minut. Praktycznie nie wiem, czy w 10 minut damy radę. Oczywiście ten czas można troszeczkę tutaj oszukać. Można sobie pojechać przez rondo Komisji Edukacji Narodowej. Tak też zrobię. A więc przejadę sobie dołem. Absolutnie nic tego nie zabrania. Nie uważam również, aby to było jakieś cwaniactwo. Oczywiście uważamy na tramwaj po naszej lewej stronie. Uważajmy też na prawą, bo tutaj jeszcze zdarzają się kierowcy na tym rondzie, którzy jadą po prostu na pamięć. I teraz sobie wjadę na 9-4, więc można powiedzieć, że jakieś 2 minutki tutaj zaoszczędziłem. No i już w zasadzie jestem na wiadukcie przy elektrociepłowni. Powiem szczerze, nawet jeżeli udałoby się zejść na czas poniżej 10 minut na ten przejazd, to nie wiem jak wy, ale mnie się wydaje, że wolę dołożyć te 10 minut jadąc przez centrum Sosnowca, bo tam jazda była bardziej płynna, aniżeli jazda tutaj. Tak mi się wydaje, mimo wszystko, że jadąc przez centrum Sosnowca, ta moja jazda była bardziej płynna, aniżeli tutaj na 9-4. Tam w zasadzie, poza tym jednym zatrzymaniem w okolicy
wiaduktu w centrum, a więc między Sobieskiego a Piłsudskiego w ciągu, a 3 Maja w ciągu ulicy Piłsudskiego. W zasadzie poza tym jednym miejscem to wszędzie indziej. W zasadzie cały czas jechałem i to jechałem z jakichś tam zatrzymań i jechałem sobie w granicach 50 km na godzinę. Tutaj jadę sobie 30. Natomiast po raz kolejny śmiem twierdzić, mówię to z takim całkiem poważnym przekonaniem, że gdyby tutaj, w tej okolicy, w okolicy Makro, w okolicy ogródków, zlikwidowano przejście dla pieszych, likwidowałoby to również te korki, co spowodowałoby zmniejszenie ruchu w centrum Sosnowca, bo podejrzewam, że taki kierowcy jak ja, naprawdę tych znających tutaj drogi, myślę, że troszkę będzie, którzy jednak pojadą miastem po to, żeby tutaj nie stać w korkach, czy też nie toczyć się z prędkością rzędu 20-30 km na godzinę, bo to nie jest tak, że cały czas się stoi, jak widzieliśmy, bo spory odcinek praktycznie cały czas jechałem, aczkolwiek sam też troszeczkę ten przejazd tutaj oszukałem, bo pojechałem przez rondo przy akademikach, przez rondo Komisji Edukacji Narodowej w Sosnowcu. No cóż, w zasadzie Makro zaraz przede mną, myślę, że ten dojazd to około minuty. Mam nadzieję, to samo co mówiłem na pierwszym nagraniu, że jednak władze Sosnowca znajdą jakieś fundusze, że znajdą się te pieniążki, aby tutaj postawić kładkę, przejście podziemne, cokolwiek, aby jednak ruch na obwodnicy spowodować, żeby on faktycznie był, aby ta droga była faktycznie obwodnicą. Skoro już tutaj wjechałem, to niech tutaj jadę, już nie mówię stówką, ale niech jadę 80, 70 na godzinę i niech mam możliwość jechać z taką prędkością. A nie, żebym chcąc jechać szybciej, mówię o czasie oczywiście, nie o prędkości, czyli chcąc być szybciej w domu jadąc z Katowic, to będę wybierał centrum Sosnowca i będę jeździł przez centrum Sosnowca, bo jest po prostu szybciej. A czy naprawdę tego chcemy, żeby tych samochodów w centrum było więcej? No podobno chcemy z centrów miast te samochody wyrzucać, więc skoro chcemy je wyrzucać, no to powinniśmy zadbać o to, żeby faktycznie te pojazdy nie jechały do centrum, żeby wyrzucać je na obwodnice naszych miast. A w Sosnowcu, jak to w Sosnowcu, wszystko postawione jest na głowie. W Sosnowcu lepiej jechać przez środek miasta niż przez obwodnicę.